Cześć, witajcie. Temacie dzisiejszego filmiku to równania wykładnicze. Co to jest równanie wykładnicze? To jest takie równanie, w którym niewiadoma występuje w wykładniku potęgi. Tu mamy przykład takiego równania. Mamy potęgę 4 do 2x minus 3. Właśnie w wykładniku jest niewiadoma. Tu też jest wykładnik tej potędze. Też jest w wykładniku niewiadoma. To jest przykład równania wykładniczego. Podstawą do rozwiązywania równań wykładniczych jest takie twierdzenie, że jeśli mamy równość, tutaj sobie niepotrzebnie to wpisałem, jeśli mamy a do x1 równa się a do x2, czyli równość dwóch potęg o tych samych podstawach, to ta równość przechodzi na wykładniki. Wynika to z równowartościowości funkcji wykładniczej. Więc staramy się doprowadzić równanie do takiej właśnie postaci, że mamy równość dwóch potęg o tych samych podstawach. Nie zawsze to się da zrobić, ale w takim przypadku da się zrobić, bo na lewej i na prawej stronie mamy wykonalne działania, czyli mnożenie potęg, dzielenie potęg albo potęgowanie potęg. No to spróbujmy tak zrobić, żeby na lewej i na prawej była ta sama, proszę, potęga, nie ta sama, tylko potęga o tej samej podstawie. I to podstawą będzie dwójka. Bo z ósemki zrobię 2, z pierwiastka z dwóch też zrobię potęgę dwójki, z czwórkę dwójki, a 0,125 to jest 1/8, czyli też zrobię dwójeczkę. Więc zamiast 0,125 wpisujemy 1/8, zamiast czwóreczki wpisujemy 2 do drugiej, zamiast pierwiastka z dwóch dajemy 2 do 1/2 i zamiast ósemki 2 do i to do minus x. Dalej 8 to jest 2 do trzeciej, ale 1 przez 8 to będzie 2 do minus trzeciej. Teraz mamy potęgę potęgi, mnożymy wykładniki, przepisujemy podstawę, mnożymy 2 razy 2x, czyli 4x i 2 razy minus 3, czyli minus 6. Tutaj mogę odjąć wykładniki, albo wcześniej podnieść do minus potęgi, to tak zrobię. Czyli albo nie, od razu dzielimy dwie potęgi o tych samych podstawach. Podstawę przepisujemy, a wykładniki odejmujemy. Czyli 1/2 odejmujemy trójeczkę. To jest 2 razy 3, to jest 6, czyli minus 5/2. Czyli jest 2 do minus 5/2 i to do minus x. Teraz na lewej stronie mamy iloczyn potęg o tej samej podstawie, więc podstawę przepisujemy, a wykładniki się dodaje. Czyli 4x minus 6 i jeszcze dodać minus 3, czyli minus 9. Na prawej stronie jest potęga potęgi, więc wykładniki się mnoży. Przepisujemy podstawę 2 i mnożymy minus 5/2 razy minus x, czyli 5/2x. No i w końcu mam równość dwóch potęg, tak jak tutaj, o tych samych podstawach, więc przechodzi równość na te wykładniki, czyli 4x minus 9 równa się 5/2x. Pomnóżmy jeszcze przez 2 obie strony, czyli 8x, 2 razy 9, 18, równa się 5x. 8x minus 5x, czyli 3x, równa się 18, czyli ostatecznie x równa się 6. Takie jest rozwiązanie tego wyjściowego równania. To sobie zmarzymy. Kolejny przykładzik. 6 do potęgi x razy 8 do potęgi x równa się 4 razy 3 do x. Tutaj też mamy wykonalne działania, bo jest mnożenie potęg i mamy te same wykładniki. Jeśli są te same wykładniki, to mnożymy 6 razy 8 i przepisujemy wykładnik x. 6 razy 8, czyli 48 do x, to jest 4 razy 3 do x. No i możemy podzielić obie strony na przykład przez 3 do x.
Wtedy mamy 48 do x przez 3 do x, to jest 4. I tutaj mamy znowu dzielenie potęg o tych samych wykładnikach, czyli dzielimy podstawy 48 przez 3, a przepisujemy wykładnik. 48 przez 3 to jest 16, do x równa się 4. No i skoro na prawej jest czwórka, to na lewej też zrobię czwórkę. 16 to jest 4 do drugiej i jeszcze do x, czyli 4 do 2x równa się 4. 4 to jest 4 po prostu do pierwszej. Mamy te same podstawy, 4, 4, czyli wykładnik 2x ma się równać 1 i ostatecznie x równa się 1 druga. Jeszcze jeden tego typu przykładzik. 2 do 3x razy 7 do x minus 2 równa się 4 do x plus 1. Jakie mamy działania? Mamy mnożenie potęg, ale niestety są różne podstawy, bo 2 i 7 i różne wykładniki, bo 3x i x minus 2. Tu mamy podstawę 4, czyli zupełnie inne podstawy, zupełnie inne wykładniki, więc musimy tak zrobić, żeby była albo ta sama podstawa, albo ten sam wykładnik. Więc skoro tutaj mamy dwójeczkę, to z czwórki zrobię potęgę dwójki. Więc na razie przepiszę lewą stronę. 2 do 3x, 7 do x minus 2, a za czwórkę wpiszę 2 do drugiej i przepiszę wykładnik. Lewą w dalszym ciągu przepiszę stronę. A na prawej jest potęga potęgi, więc przepisuję podstawę i wymnażam wykładniki. 2 razy x plus 1, czyli 2x dodać 2. I mogę już podzielić sobie na przykład obie strony albo przez tą potęgę dwójki, albo przez tą. Jak chcę zostawić siódemkę na lewej stronie, no to podzielę sobie przez 2 do 3x. 2 do 3x. Wtedy na lewej zostanie 7 do x minus 2 i na prawej 2 do 2x plus 2 przez 2 do 3x. No i na prawej już mamy wykonalne dzielenie, bo dzielenie potęg o tych samych podstawach. Czyli 7 do x minus 2 przepiszę, a tutaj będzie, przepisujemy podstawę i wykładniki odejmujemy. Czyli 2x plus 2 i minus 3x to jest 2 minus x. No i mamy równość między potęgami, ale podstawy są różne. Natomiast wykładniki mogę zaraz zrobić takie same. Tu jest x minus 2, tu jest 2 minus x. Jeśli z 2 minus x wyłączę przed nawias minusik, to będzie też x minus 2, tak jak jest tutaj. Czyli mam 7 do x minus 2, tu będzie 2 do minus i też x minus 2. Jeszcze raz przepiszę lewą stronę. Teraz mam 2 do minus pierwszej, czyli 1 druga i do x minus drugiej. I w końcu mam te same wykładniki. No to podzielę sobie obie strony, na przykład przez tą prawą stronę, czyli 1 drugą do x minus 2. I mamy wtedy 7 do x minus 2 przez 1 druga to x minus 2, a na prawej będzie 1. I na lewej stronie mam dzielenie potęg o tych samych wykładnikach, więc dzielę podstawy 7 przez 1 drugą i do x minus 2. Na razie przepiszmy jedynkę. 7 przez 1 drugą to jest 14 do x minus 2. A zamiast jedynki mogę wpisać 14 do potęgi 0.
bo to jest 1. No i mamy równe potęgi, te same podstawy. W takim razie wykładnik x minus 2 ma się równać 0, czyli x równa się 2. Dobrze, czyli do tej pory były przykłady, w których w równaniu mieliśmy mnożenie, dzielenie albo potęgowanie, czyli wykonalne działania. Ale może się zdarzyć, że będą działania niewykonalne na potęgach, czyli dodawanie albo odejmowanie. I taki przykładnik 3 do 2x minus 1 dodać 3 do x plus 1 równa się 12. No i w tym przypadku już nie umiem wykonać tego działania. W takim razie, w takim przypadku staramy się doprowadzić do sytuacji, gdzie na lewej czy na prawej stronie będzie tylko jedna i ta sama potęga, na przykład 3 do x. I tak tutaj będę właśnie robił, żeby się pojawiło tylko 3 do x. Więc na razie mam 3 do 2x razy 3 do minus pierwszej. Tutaj 3 do x razy 3 do pierwszej. 12 zostawiamy. Teraz 3 do 2x to jest 3 do x do drugiej. Jak jest potęgowanie potęgi, to się mnoży. 2 razy x to jest właśnie to 2x. 3 do minus pierwszej to jest 1 trzecia plus 3 do x, 3 do pierwszej, czyli 3 i równa się 12. No i w końcu mam w tym równaniu tylko jedną potęgę. Nie potęgę, 3 do x. Tutaj jest też 3 do x. I wtedy się podstawia za tą potęgę zmienną, na przykład t. Jak podstawimy, to mamy t do drugiej i razy 1 trzecia, czyli 1 trzecia t do drugiej plus 3t. I przenoszę tą 12 od razu na lewą stronę. Przeszkadza mi ta trójeczka, no to pomnożę obie strony przez 3. T kwadrat plus 9t minus 36 równa się 0. I w tym równaniu kwadratowym delta na pewno będzie dodatnia, bo tu jest minus i plus. Spróbuję to wzorami wiety zrobić. Przy mnożeniu mam mieć c przez a, czyli minus 36, a przy dodawaniu tych rozwiązań minus b przez a, czyli minus 9. Co to za liczby? Na pewno jedna dodatnia, druga ujemna. I ile, czym 36? 2 razy 18 to nie, 3 razy 12 tak. Czyli gdyby było minus 12 i 3. 12, minus 12 razy 3 to jest minus 36, a minus 12 plus 3 to jest minus 9. Gra. W takim razie t równa się minus 12 lub t równa się 3. No i wracamy do podstawienia. Zatem 3 do x równa się minus 12 lub 3 do x równa się 3. Potęga trójki nigdy nie będzie liczbą ujemną. W takim razie to jest sprzeczne. A tutaj x równa się 1. Bo trójka to jest 3 do pierwszej. Czyli jeśli mamy dodawanie albo odejmowanie potęg, no staramy się zrobić takie przekształcenia, żeby była dokładnie jedna potęga, tak jak tutaj było tylko 3 do x. I podstawiam za tę potęgę jakąś nową, nie wiadomo. Inny przypadek też z dodawaniem. 3 razy 4 do x dodać 2 razy 9 do x równa się 5 razy 6 do x. Tu również mamy dodawanie potęg, czyli działanie niewykonalne. Staram się zrobić pod taką samą potęgę. Wykładniki są takie same.
No ale z czwórki nie zrobię dziewiątki, ani szóstki, ani z szóstki dziewiątki. No to przynajmniej tyle dobrze, że w podstawach są liczby złożone, a nie pierwsze. Z czwórki zrobię 2 razy 2, z dziewiątki 3 razy 3 i z szóstki 2 razy 3. Czyli będzie 3, zamiast czwórki dam 2 razy 2 do x, zamiast dziewiątki 3 razy 3 do x i zamiast szóstki 2 razy 3 do x. I teraz mamy potęgę iloczynu, to jest iloczyn potęg, czyli będzie 3 razy 2 do x i razy 2 do x dodać. Tu też mamy 3 do x razy 3 do x i 5 razy 2 do x i razy 3 do x. No i skoro mogę dzielić potęgi, to obie strony nierówności podzielę albo przez 2 do x razy 2 do x, albo przez 3 do x razy 3 do x, albo 2 do x razy 3 do x. Załóżmy, że podzielimy przez 2 do x razy 2 do x. Czyli 3 razy 2 do x razy 2 do x dzielimy przez 2 do x razy 2 do x. I tutaj te potęgi się zaraz skrócą. Dodać 2 razy 3 do x razy 3 do x przez 2 do x razy 2 do x. Tutaj będzie 3 drugie do x i 3 drugie do x. Na prawej 5 razy 2 do x razy 3 do x i też dzielimy przez 2 do x razy 2 do x. Tutaj 2 do x się skróci i też będzie 3 drugie do x, tak jak w tym drugim. Więc skracamy sobie ten ułamek, zostaje 3 plus 2 razy i tutaj mamy 3 drugie do x razy 3 drugie do x. Tu 2 do x się skróci i zostanie 3 do x przez 2 do x, czyli również 3 drugie do x. No i pojawiła się tylko jedna potęga, 3 drugie do x. I podstawię zamiast tej potęgi nową niewiadomą, na przykład t. I otrzymuję równanie już kwadratowe. 3 dodać 2 t kwadrat, tu mamy t razy t. Równa się 5t. Przenieśmy wszystko na lewą stronę. 2t kwadrat minus 5t dodać 3 równa się 0. W tym przypadku delty nie trzeba liczyć, bo a plus b plus c to jest 0. Czyli mamy dwa rozwiązania. T równa się 1 lub t równa się c przez a, czyli 3 drugie. No i wracamy do tego podstawienia, czyli wpisujemy, że 3 drugie do x równa się 1 lub 3 drugie do x równa się 3 drugie. 3 drugie do zerowej da 1, czyli x równa się 0 lub 3 drugie to jest 3 drugie do pierwszej, czyli x równa się 1. Dobrze. Mam jeszcze jakiś przypadek? Mam jeszcze jeden. Dobrze. Pod pierwiastkiem jest 2. Dodać pierwiastek z 3. I to wszystko jeszcze jest do x plus pod pierwiastkiem jest 2 minus pierwiastek z 3 i to też jest do x, to się równa 4. Też jest potęga i dodawanie potęg, działanie niewykonalne. Staram się zrobić taką samą potęgę dokładnie. Wykładniki są te same x, x, więc chcę zrobić to samo w podstawie. Zajmę się tylko tą na razie potęgą, tą drugą. Pierwiastek 2 minus pierwiastek z 3. Co tutaj zrobię? Pomnożę to wyrażenie pod pierwiastkiem. To 2 minus pierwiastek z 3 przez 2 plus pierwiastek z 3.
i podzielę przez 2 plus pierwiastek z 3. Czyli pomnożyłem i podzieliłem to, co pod pierwiastkiem, przez 2 plus pierwiastek z 3. Co to nam daje? Mianowniku się nie zmieni nic. 2 plus pierwiastek z 3. A w liczniku mam a minus b razy a plus b, czyli wzór a kwadrat minus b kwadrat, bo to jest a minus b razy a plus b. Czyli a kwadrat to jest 2 do kwadratu, czyli 4. I pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. Czyli mamy 1 przez 2 plus pierwiastek z 3 pod pierwiastkiem. Pierwiastek z ilorazu to jest iloraz pierwiastków. Czyli pierwiastek z licznika, czyli 1. I przez pierwiastek z mianownika. No i ta potęga była podnoszona do x, więc to wszystko jest do x, do x, do x. To jak podniosę do x, 1 do x to jest 1. I tutaj też mamy w mianowniku do x. No i mam taką samą potęgę tu i tutaj w mianowniku. No to w takim razie za tą potęgę pierwiastek 2 dodać pierwiastek z 3 do x. Podstawię nową, nie wiadomo, t. I równanie już będzie bez wykładników, bez potęg. Tutaj jest t plus ten ułameczek, to było 1 przez t. Równa się 4. I otrzymałem równanie wymierne. Pomnożymy obie strony równania przez t. To będzie t kwadrat. Na prawej jest 4t. Przenosimy na lewo, czyli minus 4t i dodać 1 równa się 0. No i trzeba policzyć tutaj delta, niestety. Delta to się równa b kwadrat 16 minus 4ac, czyli 4 to jest 12. Pierwiastek z delty to mamy 4 razy 3, czyli 2 pierwiastki z 3. No i dwa rozwiązania tego równania wymiernego. Minus b to jest 4, minus pierwiastek z delty, czyli 2 pierwiastki z 3, przez 2a, lub minus b, czyli 4, plus 2 pierwiastki z 3, przez 2a, to jest przez 2. No i sobie jeszcze wyłączę dwójeczkę i skrócę, albo rozdzielę. 4 przez 2 to jest 2, odjąć 2 pierwiastki z 3 przez 2 to jest pierwiastek z 3. I tutaj też 4 przez 2, czyli 2, dodać 2 pierwiastki z 3 przez 2, czyli pierwiastek z 3. No i znowu wrócę do podstawienia, czyli do tego UUU. Czyli piszemy, że pod pierwiastkiem 2 plus pierwiastek z 3 i to do x ma się równać t, czyli 2 minus pierwiastek z 3, lub 2 plus pierwiastek z 3 do x ma się równać 2 plus pierwiastek z 3. I co dalej? W tym drugim, jak podniósłbym ten pierwiastek do drugiej, to wyjdzie właśnie to, co na prawej, czyli z tego x równa się 2. A teraz gdybym tu podniósł do drugiej, to będzie 2 plus pierwiastek z 3. I jeszcze do minus, to dokładnie wyjdzie to. Przed chwileczką te przekształcenia robiłem, czyli x równa się minus 2. 2 lub minus 2 to są rozwiązania tego wyjściowego równania. I na koniec jeszcze inny typ. Czyli pierwszy typ to jest taki, że jest działanie wykonalne w równaniu, mnożenie, dzielenie, potęgowanie potęg. Oto z tym sobie radzimy raz, dwa, trzy. Jeśli z dodawanie, odejmowanie, tak jak przed chwileczką były te trzy przykłady, staramy się zrobić jedną potęgę, dokładnie taką samą i wprowadzamy nową niewiadomą w miejsce tej potęgi. I teraz jeszcze taki przykładzik z dodawaniem i odejmowaniem. 6 do x, 9 razy 2 do x, minus
15 do x, dodać 9 razy 5 do x równa się 0. Działania niewykonalne, no bo mamy dodawanie, odejmowanie potęg. No to nie jest ten pierwszy typ. Staramy się zrobić jedną potęgę. Wykładniki są te same, bo x, no ale z szóstki nie zrobię piętnastki, czy z dwójki piątki. Ciężko zrobić jedną potęgę. Nawet jakbym tu napisał 2 razy 3 za szóstkę, za piątkę 3 razy 5. Tu jeszcze jest ta dwójeczka jedna, tu jest piąteczka. Ciężko zrobić z tego jedną potęgę. No to kombinujemy. Skoro 0 jest na prawej, no to na lewej chcielibyśmy mieć najlepiej iloczyn. Składników mamy 1, 2, 3, 4, czyli jest sens grupować. No to na początek zamieńmy sobie szóstkę na 2 razy 3. Tu przepisujemy 9, 2 do x. Z piętnastki napiszemy 3 razy 5 do x i przepiszemy 9 razy 5 do x. Potęgujemy iloczyn, czyli 2 do x razy 3 do x. Tu też iloczyn potęgujemy, 3 do x razy 5 do x plus 9 razy 5 do x. I grupujemy te dwa pierwsze i te dwa drugie składniki. Tu mogę wyłączyć 2 do x przed nawias, zostanie 3 do x minus 9. A tu jak wyłączę 5 do x, to będzie minus 3 do x plus 9. Więc wyłączamy z dwóch pierwszych przed nawias 2 do x. Zostaje 3 do x minus 9, a z tych dwóch wyłączę minus 5 do x, czyli z pierwszego 3 do x i też minus 9. Jeszcze sprawdzę, to razy to jest minus i to razy to jest plus. No to udało się, mamy taki sam wspólny czynnik, wyłączamy go znowu przed nawias. 3 do x minus 9 przed nawias. Z pierwszego zostaje 2 do x minus i z drugiego 5 do x. Na prawej jest 0, na lewej mamy iloczyn, czyli ten czynnik jest 0 lub ten czynnik jest 0, czyli 3 do x minus 9 równa się 0 lub 2 do x odjąć 5 do x równa się 0. Czyli zostawiamy 3 do x, dziewiąteczkę na stronę prawą. Tu podobnie 2 do x równa się 5 do x. Z dziewiątki robimy 3 do drugiej. A tutaj podzielę obie strony, na przykład przez 5 do x. I wtedy mam 2 do x przez 5 do x, to jest 2 piąte do x równa się 1. Te same podstawy, więc wykładniki też muszą być równe. X równa się 2, a 2 piąte tylko do zerowej da 1, czyli X równa się 0. Czyli podsumujmy. W równaniach wykładniczych, jeśli mamy na lewej i na prawej stronie działanie, mnożenie, potęg, dzielenie, potęgowanie, to wykonujemy te działania i doprowadzimy w końcu do równości dwóch potęg. Jeśli jest dodawanie lub odejmowanie, to staramy się najpierw, jeśli się uda, zrobić tak, żeby była jedna, dokładnie taka sama potęga. Miejsce potęgi dajemy nową niewiadomą, rozwiązujemy dane równanie, to co z tego wyjdzie i wracamy do podstawienia. A jak te dwa przypadki się jeśli nie zastosujemy, to jeśli nie wyjdzie ani jednym sposobem, ani drugim, mamy takie jak tutaj, no to już kombinujemy, no to intuicja nam musi coś podpowiedzieć i doświadczenie, no bo nie ma na to ogólnej zasady. Ja to nazywam wolna amerykanka. Te dwie pierwsze metody są takie w miarę rozsądne, proste, a tu już trzeba coś zawsze kombinować. Na maturze takich zadań z reguły jeszcze nie było, ale czort wie, co się dzieje, co nam Komisja Europejska powie. Na dzisiaj tyle, moi drodzy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Czekam na lajki, jeśli się tylko podobało.